Cześć, nazywam się Maciej Brzostek, witam Was w Bertolt Fighting Academy. Dzisiejszy odcinek też będzie poświęcony unikom, tylko że w tym przypadku będziemy pracować na lince. Jak widzicie, mamy tą linkę, ona zaraz wyjaśnię do czego służy. Bierzemy ją na wysokości tutaj barków, będzie to bardzo istotne. I teraz będziemy poruszać się w pozycji bokserskiej poprzez uniki. To spowoduje wam właśnie rotacje, które będą powodowały, że nie będziemy dostawać tych sierpów czy innych ciosów, prostych haków. W każdym razie wyjaśnię wam, o co wam chodzi. Stoimy sobie na początku linki, tak? I teraz tak, są różne formy uników. Można uniki zrobić prost i można z rotacją zrobić. Ten odcinek chciałbym poświęcić bardziej z rotacją, bo jest trudniejszy, a tutaj będę chciał właśnie wam bardziej bezpieczny. Teraz tak, pozycja bokserska i teraz tak, tutaj ciężko już będzie trochę wyhaczyć, na początku będzie się gubić, bo jest tak, noga idzie w drugą stronę, głowa delikatnie idzie w drugą, tak, przechodzimy sobie i dostawiamy nogę. Ucho cały czas jest blisko tutaj te linki, postarajcie się, żeby nie było, że wychodzimy i mamy później problem z powrotem i tutaj zahaczamy, tak? Więc cały czas jesteśmy blisko tutaj te linki, to jest imitacja ręki i przechodzimy. Zwróćcie szczególną uwagę pracę na nogach, tak? Przechodzimy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. Nie starajcie się na razie szybko tego robić, tylko płynnie. Hops, 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 hop. Jak widzicie, cały czas te barki pracują, dlatego że tu w późniejszym czasie będzie można zadawać kolejne ciosy. Sposób poruszania się na tej lince jest taki, że najpierw idziemy po skosie, później idziemy do boku. Czyli skos, przechodzenie i do skos, tak? Teraz do boku idziemy. Hop, 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 skos, bok, bok, skos, skos, bok, bok, skos, skos, bok, bok. Tak samo boksując do tyłu i balansując do tyłu będziemy musieli zachować pewną tutaj prawidłowość. Tak jak szliśmy po skosie, tak do tyłu idziemy, najpierw idziemy po skosie noga, skręt, przechodzimy, tak? I teraz mamy bok, bok, skos, skos, bok, bok, skos, skos, bok, bok. Pamiętajcie, żeby ta linka była cały czas gdzieś mniej więcej tutaj koło ucha, żeby nie przechodzić, bo ciężko później wracać, tak? Hop, hop, hop. Hop.